Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek, przegląd nowości o Need for Speed Unbound. Mamy piątą dostawę rzeczy na temat gry na 9 łącznie. I wchodzimy, zatrzymaj się i śmigaj. I tutaj mamy głównie opisany tuning, nie mamy takiego zwiastunu, który moglibyśmy sobie przejrzeć, ale wydaje mi się, że jest wystarczająco dużo scenek, żeby dojść do wniosku, że ten tuning będzie przesadzony jeszcze bardziej niż był przesadzony w Need for Speed Heat. Jest to chyba gra, w której można najbardziej hardkorowo tuningować nasze samochody. Zgadzacie się z tym czy nie? I tak, na pierwszy rusz widzimy, że był tam przez chwilę Defender. Tego wideo chyba nie można przewinąć, ale zdaje się, że można sobie zapisać jako wideo na swoim dysku, jeśli chcecie. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i sobie zapisać, żebyście mogli sobie obejrzeć go później. W każdym razie widzicie, że tutaj Defender to nie jest jakiś niesamowity samochód. W środku jest strasznie taki standardowy, surowy, bym powiedział nawet. A tutaj robimy z niego taką totalną torpedę. Już widzieliśmy kiedyś takie konwersje jakiegoś takiego SUV-a, coś takiego bardziej wyścigowego. No i następny samochód to jest BMW M1 przerobione na w ogóle totalny jakiś, nie, czekaj, to jest na pewno M1? Chyba tak. Przerobiony na coś totalnie innego z ogromnym jakimś spoilerem. Najbardziej ekstremalne środki personalizacji w serii Need for Speed. To widać i widzieliśmy już na kilku zwiastunach, że niektóre rzeczy możemy tutaj naprawdę srogo modyfikować. Za chwilę sobie przejdziemy do zwiastuna, bo zauważyłem coś bardzo ciekawego, ale o tym za moment sobie powiemy. I tak, i mamy zaszpanuj nowymi felgami, będziemy mieli nowe felgi. Wiecie co, jeśli chodzi o tuning wizualny nowego Need for Speeda, to ja jestem spokojny, bo w Hicie mieliśmy zajebisty tuning, w Paybacku mieliśmy dobry, bardzo dobry tuning samochodów i mogliśmy zrobić z nich szalone rzeczy, zwłaszcza w Hicie, nie? W Paybacku jeszcze ten tuning był taki trochę stonowany, ale już w Hicie zrobił się taki bardziej szalony, prawda? No i tutaj mamy edytor kalkomanii, proszę bardzo, możemy sobie nałożyć. Tutaj jeszcze mamy taką wzmiankę o tych rzeczach komiksowych, które możemy dodawać do naszych samochodów, jeśli ktoś chce. Ja myślę, że gracze często będą z tego korzystać, bo jednak widzimy, że skórki w różnych grach, czy to jakimś Fortnite, czy to Overwatch, czy jakiejś innej takiej grze strzelankowej, są mega popularne i to jest typ takiej skórki, które możemy dodać do naszego samochodu. Możemy oczywiście tuningować też osiągi. Zobaczcie, że ten tuning tutaj w przypadku tego Skyline'a czy Subaru BRZ jest taki bardziej stonowany, pomijając oczywiście ten wyciągnięty tylny zderzak. Jest mniej zwariowany niż tych samochodów tutaj, więc oczywiście będzie można zrobić samochody zupełnie normalnie. I z tego co wiemy, kolejny raz powtarzam, te komiksowe rzeczy to jest dodatek, nie będzie to konieczne, aby używać sobie tych dodatków, no nie? Natomiast z poprzedniego zwiastuna tego zdjęcia nie da się powiększyć tak normalnie, ale tu widzicie właśnie to serce, na które zwróciłem uwagę ostatnio, nie? Podczas zwiastuna. To chyba nawet w którymś momencie jest to widoczne, w jaki sposób to serce wygląda. Ja nie pamiętam, czy w poprzednim Need for Speedzie było takie coś. Będziemy musieli sobie tego Need for Speeda odświeżyć i zrobimy sobie to. Ja nagrywam to 25, wyglądacie 26, to zróbmy sobie streama, jak obejrzycie sobie ten odcinek, to powiedzmy o godzinie 16:26 zrobimy sobie streama z Need for Speed'a Hita. Mam nadzieję, że uda mi się przejść całego bez żadnych modyfikacji. Tam były fajne takie mody rozszerzające, które pododawały rzeczy do Need for Speed'a Hita. No i właśnie, teraz jeśli chodzi o takie ciekawe sprawy, to chciałbym zwrócić waszą uwagę na... To jest zwiastun Hita po tej stronie. To jest zwiastun Need for Speed'a Unbound, nie? I weźmy sobie ten moment, gdzie mamy Mustanga i mamy tutaj też takie scenki z dnia. Akurat tu wybrałem z Corvetty, no niestety nie udało się wybrać takiego samego Mustanga, ale chcę zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie sobie. Te gry generalnie to są gameplaye z gry, no nie? Jeszcze sobie tu przewiniemy kawałek. O, i zwróćcie teraz uwagę. Weźmy sobie stopklatkę, zróbmy.
jest Corvetta, jest ten Mustang. Widzicie, że jest inny hood dla gracza. Widzimy, że czcionka jest inna. Widzimy, że licznik jest trochę inny. A dlaczego o tym mówię? Że poza tym hoodem gracza nie widzimy tu żadnych różnic. Wszystko wygląda kolorystycznie prawie dokładnie tak samo jak w poprzednim Need for Speedzie. Tak więc jak zagramy sobie razem na streamie w Hita, to myślę, że będziemy mieli mniej więcej wgląd na to, jak będzie wyglądał następny Need for Speed. I myślę, że poza niektórymi teksturami, tutaj widzimy, że oczywiście jest nawierzchnia mokra, więc się wszystko ładnie błyszczy, jak na tych modach graficznych, pseudo modach graficznych do GTA 5, gdzie wszystko wygląda super pięknie, a wszystko się idealnie lustrzanie błyszczy, wiecie o co chodzi, nie? Tak więc tutaj graficznie ja bym nie doszukiwał się jakichś postępów. To, czego oczekuję od nowego Need for Speeda, to zdecydowanie więcej kontentu. Rok od premiery gry, mam nadzieję, że pojawi się jakieś rozszerzenie, czy to fabularne, czy pojawią się nowe samochody, jakieś nowe rzeczy w stosunku do tego, co było z Hitem. Hita porzucili niedługo po premierze i zapowiedzieli, że nie będą tej gry dalej rozszerzać. Tutaj widzimy ewidentnie praktycznie wszystko skopiowane jest prawie z całą listą samochodów z Hita do nowego Need for Speeda i dodane zostały te graficzne elementy, no i oczywiście nowa mapa, nowe miasto, ale samochody zostały te same. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt rozsądne porównywać Need for Speeda na przykład Forza, o, że w Forze jest tam 700 aut, no nie? Zwróć uwagę na tą rzecz, że prawie każdy samochód, który jest w Need for Speedzie, da się hardkorowo stuningować, prawda? W Forze tych samochodów jest garstka, gdzie można dodać chociażby jakiś niestandardowy bodykit, no nie? Albo jakiś tam spoiler dodatkowy. W Need for Speedzie z prawie każdego, jak nie każdego samochodu da się zrobić cudo dosłownie. Czy to jest właśnie pakiet poszerzający, czy to jest jakiś niesamowicie wielki spoiler z tyłu i z przodu, jakiś splitter, jakieś niestandardowe lusterka, dodatkowe elementy na masę, cokolwiek. No tego jest sama masa. Sami wiecie, że samochodu, który kupujecie zaraz u dealera, jak przejdziecie tego do garażu, 5 minut później wychodzi coś zupełnie innego, tak? W Forzie, no nie. Forza jest taka bardziej stonowana pod tym względem, tam nie da się zrobić z auta czegoś tak hardkorowego. W nowym Need for Speedzie nie ma na przykład Audi, nie ma Toyota, a Toyota jest w Forzie na przykład. I tutaj był jakiś czas temu taki statement Toyoty, że Toyota nie chce być kojarzona z nielegalnymi wyścigami nocnymi. I tutaj widzicie, że jest policja, są nocne wyścigi, jest ten taki element, powiedzmy, nielegalności, prawda? No i tutaj Toyota na pewno nie zgodzi się na to, żeby ich samochody pojawiły się w NFS-ie, a na przykład w Fordzie nie macie policji, raczej ze względów właśnie licencyjnych policji nigdy nie będzie w Fordzie. Chyba że zabraknie tam takich marek jak właśnie Toyota, nie? I przez to Forza na przykład w porównaniu do Need for Speeda jest taka grzeczniejsza, zgadzacie się? Ale tak, to co, ja zapraszam was na streamka. Zaczynamy o godzinie 16.26 października. Jeszcze jest październik, okej. O 16.26 października na Twitchu. Dajcie znać, co myślicie o nowym Need for Speedzie. Trzymajcie się, na razie, hejas.